Mac, to jest Panochron 1? I pull up, it's going down. Made decision, just your brown. I fell down and got back up and now I'm stomping through the town. It's going down. Don't know me, you must be new in town. I've been off from time, I'm going stupid now. Gotta pay. No, w każdym razie dokonałem dzisiaj kolejnego reportu na Metaganging, bo ja zawsze jak nie mogę zasnąć od razu, to sobie przeglądam różne wody. Lubię oglądać, jak po prostu dostałem ktoś zaś bo kogoś ruch w gierce. No i sobie przepiłem wody trzech policjantów. Przejrzałem sobie woda Majzona, Furaska i Kreatywnego. I przejrzałem sobie. I porównałem sobie też ich wody z sytuacji, gdzie wcześniej były napady na kasyno. I w momencie, gdy wcześniej były napady na kasyno i zajmowali samochód, nigdy nie sprawdzali blach, od razu holowali. I jeden z tych trzech policjantów po pościgu sprawdził blachy i powiedział, że dobra akcja, zrobił loda i nie sugerował się tym gierce. Natomiast dwóch następnych policjantów, czyli Kreatywny i Furazek, wzięli tak, sprawdzają blachy i mówią, to nie jest to auto. Ja myślałem, że chociaż się chłopaki ukrywać potrafią. Tak naprawdę oni tego nie musieli robić, bo chwilę później dostali list gończy od FBI, czy administracyjny, żeby po prostu to auto odzyskać, nie? Natomiast no chłopaki się pośpieszyły i najlepsze jest to, że wiecie, padł argument, że były blachy inne. Jest jeden problem. Te barany nie miały blach nawet zapisany. Oni nie pamiętali blach auta, które było ścigane. Więc jakim ch**em auto mogło się nie zgadzać, skoro nie znali blach? Ja wam to zaprezentuję oczywiście, że to nie były puste słowa. Zabieramy to auto, odjeżdżamy czy siedzimy na medyku? No oczywiście, zabieramy auto i odjeżdżamy konwojem, konwojujemy to auto. Aresztowanych oczywiście dowozu. Chodź mu falką tu. Mamy jednego radnego, więc to patrzcie, patrzcie, nie ma żadnego infa, że to nie jest to auto. A tak, tego zakutego to było halo jednego, no? Może do mojego mówię. A ten sobie już sprawdza normalnie, pyk, pyk, radarkiem. Co tu tutaj mamy dzisiaj w planach? Podejdź do tyłu, to sprawdzić, raz, nie? No, przewieziemy to na komendę i tam odholujemy, nie? Aj, podejdź się do samolotu, żeby mu zobaczyć sobie ten? Okej. Okay. Przewieźmy na komendę, tam myślę, że będzie... To bardzo ładny tył ma, chyba taki kupiłbym sobie auto, wiesz? Od razu jedna jednostka, która bezwie EMS, to taki? Bardzo ładny tył ma, chciałbym sobie kupić ten samochód, no. A nie jedziemy? Tak Shiron wygląda w sumie. A jak się zobaczysz ty? Zeterka jest na miejscu. U góry są. Bez Wimy nie ma. Morda. 4 za 5 tego na EMS. Ciekawe jak to do kogoś należy? No! Zrobili tak! Zeterka była na opadzie, jak podjedzie jeszcze raz, no tak. Czajcie. To jest pierwszy przypadek. Tu moja postać Chief Keefa, zrobiłem sobie dzisiaj Chief Keefa, bo się ukrywam, żeby mnie nikt nie rozpoznał. I teraz patrzcie to. Ale co? Łanie gaz w ziemi. No oni chyba sobie kurwa robią. Zabieramy to auto, odjeżdżamy czy się. No oczywiście, zabieramy auto i odjeżdżamy konwojem, konwojujemy to auto. Aresztowanych oczywiście do wozu. Chodź mu falką tu. Czy mamy jednego rannego, więc to spokojnie. Musimy tutaj przypominać jednego rannego. No tak. Ale was wydymali i tak dalej. Piszą na czacie całą informację, nie? Ale to falę jednego rzuć, no? Może do mojego. Kreatywny biega, nie może miejsca znaleźć. No, przebiegamy na komendę i tam holujemy, nie? Przecież będziemy polować na miejsce. Okej. No, przebiegamy na komendę, tam myślę, że będzie logiczne całkiem. Od razu jedna jednostka, która wezwie EMS, to taki? Ba. Nie jedziemy? No, no, no jak, no. Wezwijmy EMS, wezwijmy EMS. SA3, czekaj, że to jest ta. Ale teraz chyba na opadzie, jak podjedzie jeszcze raz, tak, bo po rachanie potrzebujemy się wszyscy. To nie jest Tonero. To nie jest Tonero, kurwa. To nie Tonero, kurwa. Aha, no to jedziemy w takim razie ten, to jedziemy w takim razie z tym aresztowanym. Słuchajcie, bo Tonero, bo właśnie tego Nero jest Nikodem Sky, to na pewno Tonero i nas chula nie zrobi. Tak, tak, to myślisz Tonero. Pozdro wariaty. Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje. O, witam. To ja. Tak, od dzisiaj gram tak, gram dzisiaj od 27, od dzisiaj. Nie będę kłamał. Wyglądam dobrze. No jak mnie ktoś po tatuażach pierdolnie, no to już mi się nie chce ukrywać. Jak mnie ktoś rozpozna, tak od buta, żona SMS, było coś, coś pisała wcześniej, wysyłała, no. Spotkamy się dopiero w sobotę? Ogarnij się może, myślisz, że to jakaś gra komputerowa, że jak zginiesz, to możesz się odrodzić? Nie, to życie, ogarnij się, bo miałeś się zresocjalizować. Trójkąt? Zapytaj koleżanki, co robi dziś wieczorem. A to nie jest ta, co ma 16 lat?
Cofam te słowa. Nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Także widzicie, zmieniamy teraz rolpy troszkę na getto trochę. Gość się nie rusza i mi wypiera one tapa. Rozmawiam z umem o planach my kontra oni. Żebym słuchał to pi***olibana nie ma mowy. Musiałbyś zabić mi brata, żebym wze uronił. Znam historię z miasta, a ty oglądaj sitcomy. Ale sytuacja następująca, chłopaki, że my mamy k***a Nero. I ten Nero trzeba o***olić. To jest Piotrek? No tak. No tak, to jest Piotrek. Halo! No słychać cię, słychać cię. Globus, słychać. Ty, ten... Ja nie słyszę właśnie. Czemu to weź sobie ten globus. Jasne. Aż dobra, to ty mnie bierzesz, słuchaj. No. Mamy Nero, ono jest schowane na garażu Paleto. Trzeba no. Je opierdolić. Ja myślałem no nad tym, żeby opierdolić je do kartelu. Bo do kto kartelu, inny mógłby je skupić? No. Znaczy do kartelu i tylko kartel by w sumie by się im przydał, no bo Nero poszukiwane to lipa trochę na mieście. No tak, nie? Tego nie sprzedasz normalnie. Trzeba byłoby no odezwać tak. Się do kartelu. Tylko problem jest taki, że ten Sebastian Tyson no. Nie odpowiada od dłuższego czasu. No daj prowadzić, daj prowadzić. Ale nie, bo ty jak będziesz prowadzić, to będzie przypał. Bo będą no. Wiedzieć, że Peter Parker prowadzi to. Będziesz musiał dać prawo jazdy. To ty dasz. A ja chyba też jestem poszukiwany. Przecież ty siedziałeś na puszce, debilu, przed chwilą. To jak ty możesz być poszukiwany? Ej, bez kitu, tak. Paranoję mam. Ty kurwa, z więzienia cię odbierałem! No ta, racja. Dobra, idziemy. Dobra, płyniemy. Chodź sobie obciągniemy. Dobra, dawaj się z nim cofniemy, bo skończą. Czekaj, kotwica. Zostawcie się jak zawsze, tylko niech dziewczyny zerkną. Jasne. No witam piękne panie. Nie mamy nic takiego. Ola, zawsze przyjeżdżamy w pokoju, zawsze w pokoju tu przyjeżdżam. Kryształowy Joe! Wow! Siema! Mamy świetny biznes. To ja, Pietrucha, tylko się ukrywam. Na słupa to okej. Taki dreziarz patrzę, no nie poznałem przez chwilę. Musimy się ukrywać. Jesteśmy okej. Na maksa poszukiwania, ale to do tego zaraz przejdziemy, spokojnie. No dobra, tu chcecie rozmawiać, czy gdzieś indziej? No możemy pod willę, no możemy jakieś ładne miejsce, no nam się, wiesz, no. Jak zależy, jak nas gościsz, Kryształowy Joe. To wszystko zależy od ciebie. Nie będzie miejsca dla kobiety. No, za rogiem jeszcze na mesa jest, spokojnie. A, jasne. Na razie. Mamy biznes i tak naprawdę jesteście jedynymi ludźmi, do których możemy się odezwać z tą sprawą, bo nie możemy tego sprzedać normalnym ludziom. To jest w skrócie mamy rzecz. Kryształowy Joe. Nie chciałbyś sobie samochodu zmienić? Nie jeździłbyś tym gratem? To kilka fajne auto. A mamy lepsze. A wyobraź sobie auto sportowe. Jedyne takie w mieście. No może dwa są. Auto sportowe na ten piasek tutaj. No ale jakbyś przyjechał do miasta na kasyno, to miałbyś czym dupę wozić. O, wtedy tak. Kurwa. Chyba miało być inaczej. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy to chcieli, co nie? Będziecie mieli na następną licytację, o! Chociaż wy tak... A to zarobicie sobie z tego, wy sobie i tak z tego zarobicie, bo ten samochód będziecie mogli sprzedać... No sytuacja jest taka. Jak chodzą mu gangsterzy tacy? Tak chyba. Sytuacja jest taka. Wpierdoliliśmy się na kasyno, zajęliśmy Nero. Mamy to Nero schowane na Paleto, w garażu. Winu nie ma, bo mechanik wszystko wypierdolił.
Tylko blach też nie ma, bo zdjęte. To auto jest tak naprawdę czyste. Jak policja by jechała, no to wiadomo, byłby problem. Ale no, mamy ten samochód i chcemy się go pozbyć. Znaczy pozbyć, chcemy go sprzedać. I mamy kilka propozycji, co mogłoby nas interesować. Pierwsza rzecz, jaka mogłaby nas interesować. Może macie jakąś miejscówkę w mieście, jakiś ten... Jakiś dom. Bloczek, dom, coś? No, to nie. My akurat chyba kurwa. Nieruchomości nie mamy w mieście. No wiesz, ja się nie interesuję nieruchomościami, akurat to ciężko mi powiedzieć. Okej, jasne. Mogę się spytać, czy ktoś tam nie jest, bo w sumie możliwe, że... No to bazy nie ma, to zostało co? Jasne, kamyk i pieniądze. To w takim razie muszę coś z tego towaru, jakiś dobry kamyk. No, jakiś kamyk. No za kamyk. No właśnie, no. Za kamyk się najbardziej opłaca, bo to jest dobre i dla nas, i dla ciebie. My sobie podjemy, sprzedawać na tego nie będziemy, bo ty nie ma... też się najesz, każdy będzie najedzony, widzisz? I cały rok syty. No za kamyk. Albo za pieniądze. No to... za pieniądze, to taką no, najbardziej typową metodą. Pieniądze chociaż... są nudne. No właśnie, no tak, dlatego byśmy chcieli za kamyk. Pomyślmy. Posłuchaj, Nero, dostarczymy je, tylko no kwestia transportowa jest taka, że no kurwa, no nie przywiozę ci Nero tutaj. Musielibyśmy zrobić to w ten sposób, że weźmiecie Cargo Boba. Dużo roboty. No, ale widzisz, Cargo Boba mamy. Ale właśnie pytanie, czy... Ja mogę polecieć. Nie. Kwestia jest też taka, czy podepniemy na łańcuch, czy... No nie wiem, jak to zrobić. Chyba na te... Chyba się da. No, chuj wie jak z Nero, no te mesy mają tutaj rury fajne, to... No, można mesę złapać. Czy ten Nero się da? To jak się nie będzie dało, no to trochę będzie ten, co nie? Trzeba coś innego wymyślić. No, ale no... Wtedy tego Tuga się weźmie i wjedzie może jakoś. No nie ukrywam, że jakbyśmy dostali mewkę... Jakaś fajna ilość, bo na tego się dać będziemy, to wszystko zjemy. No bo tak, i dlatego tamte to się tak rozeszło, w 3 dni już tego nie było chyba, co mieliśmy tą stówkę. No, możemy pomyśleć. No. Wiecie, no. Zobaczymy ile tego wam dam. Muszę zobaczyć w zapasach. Wiecie, ostatnie dni były trochę ciężkie u nas. No i trochę tego, dużo jedliśmy. Dobry. Witam. No. Ja może tak wychodzę taką propozycją. Może 5, co? 5 ton. Wydaje mi się, że będzie w porządku. No, dobry negocjator. 5, czekaj. Ja wiem, jak z tym negocjować. Jasne. No kurwa, czekaj. Ale bazy nam nie dadzą, to jest obvious! No, bazy będą na licytacjach! Teraz ponegocjujmy, co nie chłopaki? Jasne. No. Chociaż ja nie wiem, czy ja chcę palić, chwila! Jedzenie! Ma ktoś coś do jedzonka? Pizda. No nie, bo... A, nie mogę. Nie mogę. Idę za. Macie dziewczyny coś do żarcia? No, ja też nie mam. Dobra, to ja przetrzymam na razie. Dobra. No to... Dobra. No to ile mewki? Samochód jest warty tak na oko? Z 2 bańki. To tylko jedną widzieliście. Słucham? Tylko jedną naszą odmianę widzieliście. Mewki? No tak. A jest inna odmiana mewki? Jesteś ty lepszego? Patrzcie tam! Chłopie, za jaja łapie! Żeby się nie uzależnić od jednej. Zowa! Zapierdala się na zmianę. Okej, dobra, to pokaż nam ją, pokaż. Pokaż, jest druidna mewka? Daj nam spróbować. Niech to będzie motywacja. Jasne. No to dobra, na jaką kwotę możemy ustalić? Znaczy kwotę, jaką ilość właściwie możemy ustalić? O kurcze. O, biała mefa!
Teraz tego spróbować? No, kurwa! Kryształowy czoł! Ile ty tego masz? Jasne. Dobra, kopce to chuj, najwyżej szpital będzie. Ale smakowita, o Boże. A, to w tą stronę! Nawet nie i nawet nie ten! Johnny, masz jakieś żarcie? To hiluje! No to co? O, czekaj, to... mam batonika, ale leżał w tle sponi, to chyba ci nie będzie przeszkadzać, co? No, może jeszcze go powącham. Nie radzę. Mocnego. To gorąco jest, wiesz, prysznice nie są tak dostępne. No, dobra, we have water. Dobra. Tak myślę, że 50 takich woreczków, 50 porcji jednej i drugiej, będzie całkiem dobre. Po 100. Po 100 byłoby raczej tak bardziej raźnie. To dwie bańki! Ta fura dwie bańki, tyle jebania! Ja mam list federalny! My to zjemy! To 200 gram, nie? Ale zaczynamy się ryzykować, kurwa, cargo boba musimy mieć, to jest pierwsza rzecz, mamy go akurat. No ale kurwa, jeszcze go przetransportuj. Dobra, to 150. Po 75 tej i tej. O! No! 75 tej, 75 tej. Na granicy, żeby no tutaj, żeby Wilksety i osta cała była. Jesteście jedynym źródłem mefy w mieście. No to właśnie. Też macie... 150 all-in, to na, jakbyśmy to mieli sprzedawać, to nawet nie wiem, byśmy z tego mieli, ale tego nikt nie sprzedaje, my to będziemy jeść. My to zjemy, my nie będziemy tego nikomu dawać, tylko dla nas, bo my bardzo lubimy jeść. Tak, po co mamy przychodzić później tutaj następny raz za... Jeszcze kwestia jest taka, że na aktualne warunki policyjne ta mefa schodzi strasznie szybko. No ta. Każda strzelanina, jak policja dąży do niej, nie mamy szans, a mefa nas ratuje. Unikamy strzelanin jak ognia już. I nawet wczoraj nas tak ganiali, że hej. Dobra, pomyślimy. Póki co no was poczęstowałem, to wiecie, powinniście powiedzieć, no zajebista metka, szefie, nieważne ile dasz, tyle kurwa wyśmienie. Ja powiedziałem tak na samym początku, że dobra mefka, że była bardzo pyszna. Wszystko to robimy dla was. Dla was wszystkich. No, 150, ale tak... Kurwa, bo my tu dzielimy skórę na niedźwiedziu, a co jak na przykład, nie wiem, nas zjebną po drodze, he? I my tu wykłócimy się, wiadomo, a skończy się na tym, że ani auta nie będzie, ani mewki. Ja bym przybił 150, zobaczymy co wyjdzie, panowie. No, ale to dostaniesz, jak dostarczysz samochód oczywiście. No tak. Wiadomo. Nie wiem o tym, spokojnie. Nie zgubi. Tutaj nie będziemy... No bo żeby tam nie było 200, to się właśnie weźmie 50, się wam odda dla was i dlatego 150 to będzie tak wyrównane. No i wy zjecie 5 dyszek, my mamy 75 każdej. No. No jak on też sporo łakomczuchów mamy u nas jakby pod nami. Dobra, powiem tak. Teraz ustalimy po 50. Mhm. Ale jeśli zrobicie to giga clean, wyjdzie bardzo dobrze. No to może przy następnej okazji coś dorzucimy ekstra. A co znaczy giga clean? No bo jak zrobicie kurwa. A co znaczy giga clean? Zaraz kurwa nam rozpierdolą tego cargo boba przez was. Bo tyle kurwa taki ogon ze sobą przywieziecie, no to wiesz. Nie dość, że stracę Nero, to i karkowowa kurwa. A wy odjedziecie z towarem. No dobra, to zrobimy, plan jest taki. My mamy schowaną furę na paleto. Weźmiemy ją z paleto. Ogarniemy sobie chłopaków na konwój w razie W, żeby nas nikt nie najebał. Następnie jedziemy na... Najbliżej będą no te doki tutaj, na Buchaner Way. Tam przy tych kontenerach. I tam by już czekał na nas cargo bob. Ja z niego nie wysiądę. Pytanie, czy ja muszę z niego wysiadać, bo ja bym z nim poleciał. Ja bym poleciał z cargo bobem podczepiony, nie? Dam ci znać. Dobra. No to w takim razie my ogarniamy wszystko. Dobra. Globus, zarzuć mi numer do Joe'a. Ja nie rozdaję nikogo wizytówek, nie? Joe ci dała swój numer. To Joe, dasz mi swój numer? Hamez, kurwa, pamiętaj. Dobra, zapisałem. No dobra, no to my się pakujemy i działamy. Dobra. To was podrzucę. Mhm. Chyba, że z butą chcecie pobiegnąć. Nie. Sam jedziesz? No, niech jeden skacze. Ewentualnie Johnny weźmie drugą mesję, jak chce. Johnny, usuń się. Złap się za jajka. Już, Johnny, spokojnie.
Kurwa! Kurwa! To nie jedzie. No to chuj, koniec akcji! Zostajemy na willi do końca życia! Ale będziemy was z tego za ciężko odliczać. No to nie, to ja stąd spierdalam. W takim razie jedziemy. No odezwiemy się, Joe. Trzymaj się, do zobaczenia. Pakuj się. No czemu on zawsze strzela, ten kutas, kurwa? Szalone. I co, jak wyszło? Dobrze czy źle? Jak myślisz? No tak szczerze patrząc na to... Średnio. Średnio. Ale lepsze to, niż kurwa jakbyście to mieli stracić za darmo, tak szczerze. Dobra, jak coś plan jest taki, chłopaki. Zaraz pakujemy się i zapierdalamy na paleto. Stamtąd wyciągamy moje Nero. Ja z Jelonem wsiadam do fury mojej. Plan jest taki, że musimy dojechać na doki, gdzie Cargo Bob nas podbierze. Wy będziecie osłaniać, jakby przyjechała policja i tak dalej, bo trzeba za wszelką kurwa cenę to dostarczyć. Jak to dostarczymy, dostaniemy nagrodę od kartelu. Jak tego nie dostarczymy, to zjeżdżamy na puchę, kurwa. Ja mam przejebane i tracimy auto i nie mamy mewki. A jak to oddamy, to mamy kurwa mewki dużo. No to nie możemy. I będziemy mieli jeszcze drugą mewkę. Będziemy mieli białą mefę. O, to jeszcze. A biała mefa. No. I to tak srogo, więc. Dobra, masz jakąś dwójkę? Halo. Jelon? Czekaj, jeszcze raz. Sprawdzę. Sprawdź, no to pojedziemy na trzy dwójki. Weź będzie optymalnie. Jechać. Ja i tak wam zostawię Severo. A Severo. Ja wam dam Severo. Ja mogę teraz Sunrise'a. Schowaj to, no. Dobra, no to daj. No to jedziemy, kurwa. Severo, Sunrise. No tak, i potem Sunrise'a chowamy i jedziemy na te dwa auta. Teraz Roxanka i ten. Więc jedziemy teraz Globus pakuj się, nie, jeden chuj. Pakuj się do mnie ktoś do auta, no. I jedziemy teraz paleto. Posiadaj fotek, zobaczmy co będzie. No, jest. Nie ma co solo, nie ma co solo. Ja Roxanę musimy wziąć, bo się nie musimy wszystko. No, niech fotek może będzie w tej żółtej furce. Przesiąść się chociaż obok mnie, Andrzej. No dobrze, już. Gotowi? Tak. Go. Jazda, jedziemy przez GOH, bo bezpieczniej. Dobra, to na bloku tankujemy wszyscy. I ty chcesz później wracać do miasta, tą autostradą, no tą główną? Nie, no pojebało cię? Znaczy by później jakby przez elektrownię jechać. Aż na doki. Co się dzieje? Wesele jest! A idziemy na wesele? Rozpierdolimy to wesele? Zamknij mordę. Idę, chodźcie złożyć życzenia. Chwała pani młodej! Chwała pani młodej! Czemu oni już celują? Ale proszę, spokojnie. Do was, do salwy robią, no nie do was ani celują, nie wiecie. Niespodzianka. Nie, to panowie, to salwa, nic takiego. A, dobra. Słuchaj, życzymy tutaj, przyszliśmy tylko prezent dać. Życzymy powodzenia. Proszę, tu 580 żetonów. I... Dziękujemy. Trzymaj wódkę dla ciebie i kolegów. Dzięki. Szczęścia. Dzięki. Miłego. Zawika. O, ślub. Ale ja. Chciał miałem odejść. Bo ona była za młoda. No i co? Co? Aha, nie wiem, że ma się zbierze. Nie rzuc tego. Nie rzucam tego, bo będą wiedzieli jak wyglądam. Jedziemy. Mam dwie wódki, mam pomysł. Dawajcie, pijemy sobie wódeczkę już. Chuj ten konwój, dawajcie, klejemy sobie wódeczkę na bazie. No dobra. Parkuj już Sunrise'a. Fajna furka. Jechać twoją? I wysiadaj. Dobra, ktoś przejmuje Sunrise'a. Do mnie, do Nero wsiada Jelon. Idziemy zatankować jeszcze to, bo nie wiem ile tu jest fataliwa. A to jest full. Wsiadaj ktoś. Jestem. Tutaj też jest full. Dobra, to co teraz? No to co, ruszamy zaraz. Żeby się nie bili. Halo? Zaraz ruszamy. Gotowy już jest Cargo Bob do wyruszenia? No tak, jak... Patrz, powiem ci tak. Jak nie będziesz miał ogonu...
Nie będzie tam psów, to zgarniemy cię razem z autem. Jeśli będą psy, no to nie będziemy ryzykować, co nie? No to ja już zapierdalam w takim razie. O, powodzenia. Mhm. Doki? Jazda doki. Dobra, wymieńcie sobie pasażerze od razu klamę, żeby się później nie musieli. Patek, masz teraz flipę już za to. Radiowóz był, radiowóz był! Widzieli was? Nawet dwa chyba tam jechały. Poczekaj! Zawracają. Wysłałem drugą, nie. Że tędy. Wysłałeś więcej na no. Tak! Ty kurwa, nie. Bo i tak oni są, to są kurwa ciamajdy. Widzisz ich gdzieś? Nie. Nie ma ich, nie ma ich, no jest. Stary, jest, no jest, mówię jest, ci. Jadą, jadą. Kolejni. Jak oni jadą dalej, te debile! Jadą dalej, oni zawracają nawet. Człowieku, i chyba trzeba dać wprost taką napisać im. Teraz tu, w stronę miasta. Tak, napisz, że jak coś, to jedziemy do miasta. Weź skopuj gipsy im w play, kurwa, tam, z doków. Kurwa. Ty kurwa trolu. Jedzie radiola, orient. Jest, jeden myślący, jest! Jedzie, zawraca za wami. Dobra. Zawrócił. Zobacz, czekaj, ja się schowam za drzewem. Kurwa, czemu Fatek hamujesz, jak się patrzy ze sobą? Kurwy się zatrzyma. A jedzie. Oni są kurwa zjebani, nie pojechali prosto, tak? Niemożliwe, kurwa. A globusa gonią. Ej, my siedzimy z Jelonym na autostradzie, na rozdrożu na Ele. No widzimy was. No, my nie jechali w naszą stronę, oni są przyjebani, no. Jedzie radiola. Jedzie radiola, uwaga. Kolejny jadą. Dobra, jedziemy. Jeszcze raptor będzie. Dobra, zaczyna się dobrze, Raptor już się w nas wkleił, a nie, on jedzie dalej! Raptor ma wyjebane! Drugi Raptor jedzie. Czekaj, bo jeszcze jeden Raptor jedzie. Ej, dobra! Oni wyjebane mają. Ściągajcie na siebie cały pościg, a my to jedziemy dostarczyć. Spierdalajcie! A! No to gita, ja zapierdalam już to oddać. Myślałem, że to będzie... Oni chyba myślą, że Nero to jest tam Takuro. No stary, jak zapierdam żadoki? Ja jadę normalnie wylotową. Oni Globusa. Globus, jak sytuacja? Nie odpowie ci, bo są blisko niego. Jak oni jadą do was tylko! Oni mnie zostawili, oni mnie odpuścili. Nie, coś na radio zgłasza śmieci. Tu my mądry, bo my zgarniemy pościg, a ty możesz bez nich wyjechać. No tak. Weźcie na siebie pościg. Oni dwie radiolki jadą w stronę miasta. Dobra, nas zatrzymujemy też. Ciepurę rudego, on jest poszukiwany. Stary, ja nie sądzę, że... Ja myślałem, że to jesteśmy w stanie... I... Znaczy, oni dostali kurwa 5 900 jedenastek! To nie, Globus, ściągaj wszystkich na siebie, a Piątek sobie bez liczby kurwa poleci. Tak. Już do siebie jedziemy, Globus. No, my też jedziemy. To my lecimy w stronę Paleta i chuj. Pościgiem. Ja już dojeżdżam zaraz doki. Ja dojeżdżam stary zaraz doki. Nie, no to ja ich biorę na siebie, to są wykreślenie. To jest trochę za łatwe, nie? Policja zamiast gonić mnie goni wszystkie inne auta, tylko nie to. Jestem już na dokach, bez żadnego pościgu. Wszystkie radiowozy skupione całkowicie na innym aucie. Kurwa, wysłali się 5 911, żeby się pościgać. O, słuchaj, ja tutaj nie wiem, czy słyszysz mnie. Słyszę chyba. No tam po lewo jest. Po lewo, za mną gdzieś. No przy tym wielkim frachtowcu, po lewej stronie. Weźmy dźwig, to złap mnie na hak, Joe. Mam obok siebie, ale gdzie ty jesteś? Na rogu, na samym rogu, prawym rogu. Prawy róg doków, na samym końcu. A, dobra, widzę. Za tobą, Joe. No, widzę, dobra. Podjeżdżam. Nic.
Stasie, trzymaj mi się, koptysio. Trzymam! Zgasiłem silnik, bo to było ważne. Kurwa! Nie! Nie! Kurwa! Kurwa! To się tu odpierdala. Ja pierdolę! Kurwa! Dawaj, dawaj jeszcze raz! Dawaj jeszcze raz, Joe! Podjeźdź tutaj, bliżej rogu. Podjeżdżam. Jakiś się pierdoli, będzie lipa. Dobra, silnik zgaszę. Jak sytuacja, chłopaki? A nic, jedziemy sam. Faska ten, odcięło, czekam na niego. Joe, no traf! Czekam do nich. Ciężko, kurwa, się pilot jedać panem. Joe chyba też budeczkę wypił. Ty co, to się da złapać? No do prawo, 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 do przodu, do przodu, do przodu! Dobrze, że bez pościgu to robimy! Możemy wysiąść, musimy? Jest, jest! Masz, 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 Joe! Dobra, dobra, kurwa! Teraz się trzymaj i nie puszczaj! Dobra. Lecimy. Nie anonimową, właśnie, kurwa, nie anonimową. Żeby oni jeszcze widzieli. Podejdź trochę do góry, bo jak będzie jakaś większa fala... O, to cię zmyje. No już był taki jeden, co go zmyło. On tam dużo wciągał pewnie. Chłopaki, jak coś, ja już lecę na Kajo. Uciekacie cały czas? No, uciekam. Dobra, dobra, my to ogarniemy i dogadamy. Do tej pory aż ty nie wrócisz? Tak, tak, trzymajcie to tak długo. Dobra, dobra. Się nie odzywaj się, bo on jak... Nawet to, lepiej, szczerze. Wiecie, jaki teraz będzie nie, młyn? Dobra, no to stąd zjeby jebane. Ej, a gdyby teraz... Kurwa! Kupiłbym to Nero, tylko po to, żeby oni byli popłakani, że mam Nero. Autentycznie próbowali mi zabrać moje Nero. Oni będą tak popłakani, że chuj. I wiecie, jak nie, nie jest inne, jest to samo, jest to samo. Franka już przed nami. To, kurwa, powiem ci tak, nie? Ja myślałem, że poganiamy się coś, a oni się skupili w ogóle na czymś innym. Ja jeszcze zawracałem do nich, bo nudy tak, kurwa, przejechać na pełnej. No, ja ledwo to zdążyłem dolecieć. Jak to zrobię, to właśnie twoje wódki ogarnić na Kajo spierdolajcie. Żadne Kajo, żadne Kajo. To na Kaja lepiej nie, bo wiesz, później będzie lipa. Dobra, ja cię to spuszczam, a ty ten... dojedź. Zapierdalam, zapierdalam. Dobra. Nie, nie, nie do was, nie do was. Czekaj, musimy sobie jeszcze selfie zrobić. Dawaj, Jelon, myślę, że policję się popłakana. Przylecą, przylecą, to będzie gig. No nie, nie, nie przylecą, bo, nie, bo się obsrają. Co, czekaj, do tyłu, moje lewy bark, za moim lewym barkiem. No, 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 i celuj, celuj jeszcze. Niech wiedzą. Dobra, zrobiona fota. Cześć, przyjechał na tego Jeepsa, jakiś admin szczurem mu piszczy w furze. Dobra, będzie git. Ładnie się prezentuje, ładnie. No. To strasznie ciężko się to ratowało, to auto, co jechało. Nie pamiętam, jakie to były blachy, bo dałem kluczyki, ale to sobie poradzicie już z wytrychami. No jakby i tak tutaj wszędzie widzę trochę je naprawić, bo się lekko rozjebało, ale to... damy sobie radę. No i super, mi się podoba. To co, rozsadniaczek walimy?
Jo, ale to swojego, z twojej części. Ja mam tylko 1 gram przy sobie. No to ja dodaję, podzielę na pół. Ja nie wiem, że ja nie dzielę się swoim towarem. A ja jestem na detoksie. Ja nie. Nie. Kurwa, jara jest z nami. Nie. Że mnie chcesz okłamywać? Peter. No to posztuni, daj posztuni nam dwóm. Tu se zjaramy we dwoje i jedziemy i nas do miasta ktoś musi odwieźć, bo nie mamy już transportu. Wiesz, jaki, w ogóle teraz wiesz, jaki Joe mam plan? No. Jak oni, jak policja, ja kupię, kurwa, to Nero. Normalnie kupię. Dzięki. No. I ja to po prostu kupię to auto, ja sobie na nim jeździł. Wiesz, jakie oni mieli paranoje? Dobra, poczekaj. Trzeba zajebać. O, będę myślał, że nadal je masz, pewnie. No, słuchaj. Myślę, że to był dobry deal. Mhm, mam prezent dla ciebie. Lubię prezenty. Trzymaj. Bo akurat jak jechaliśmy na akcję, to jeszcze na ślub wpadliśmy. Ooo. Flaczkami nas poczęstowali. No to co? No dobra, to my zaraz spadamy do miasta, jedziemy na car dealer, ja kupuję kurwa tą furmanę. Tylko potrzebujemy transportu, żebyście nas zawieźli. A i jak odlatywaliśmy sobie 911, więc moglibyśmy trochę ominąć doki. No to co? To... Bo wysłałem 911 z dopiskiem... No tak, z dopiskiem łatwo. Dobra, może jakoś dam radę nas dowieść. Pojedziemy autem. Dobra, no to lecimy. O, pięknie już fajnie wygląda. O, ty również, ty również. Co pani zrobi wieczorem? Ach, idę spać w tej pięknej bieli. Tak sama? Co, chcesz ze mną? No. Ale to musisz zostać. To zostanę z tobą. On chyba jednak został. Lubisz hamów, brutali? Myślę, że mam większego od ciebie. A ile masz? 24, a ty? I tu wsiadam auta i pokażesz mu, zawstydzisz go. Dobra. Lubię takich maćków. Lubię, jak kobieta ma niski głos. Tak? Tak, jara mnie, jak kobieta ma niski głos. To dobrze. Już jesteśmy dla siebie stworzeni. I lubię kwak jaja. Lubisz? Bardzo. Nawet bardziej. Trzymaj. O kurwa, Rita, źle mi się kojarzy, wiesz? Jak to? Czemu? Bo Rita to mnie do sądu pozwała. O. Jak dobrze pójdzie, to może ja kiedyś się o rozwód posądzę. No, no, ale weźmy intercyzę, żebyś mi z pieniędzy nie opierdoliła, ti. Opierdolić, to mogę ci co innego. Tak? To może się spotkamy gdzieś na mieście, bo ja będę przyjeżdżał do ciebie na Kajo. No pewnie. No. Jakąś kanciopę się wam zostawi. Słuchaj, na plaży, o, nie? Na plaży. Rybaku. Romantycznie. Plaża nudystów, co? No. O tak. Pocałuj mnie. Jezu, ale tak w samochodzie? Mhm, przy wszystkich. Dobrze. O Boże. Nie wiem czemu, ale mi stoi! I tutaj dla ciebie, kochanie, żebyś zapamiętała mnie, jak się nazywam. O, pewnie. Mój dowód, Peter Purker. Jasno, odzywaj się, słodziaku. Pewnie, i trzymaj wódkę. O tak. I za tą butelkę w dupę wsadź. No to może ty mi widzisz. No to się ode... Pewnie. Trzymaj się. Pa, skarbie. Dobra. To my się zwijamy. Na pożegnanie. O! Jezu, tak mi rób. Rita. No. Rita. Twoje gacie pięknie pachną gównem. Tak, specjalnie się wysrałam. Daj ten numer z paczkomatu na Kajo, to ci wyślę skarpety. Nie, wyślę ci. No,
Dobra, czekam, pa. To nie jest inne auto, to jest to samo. Przepraszam. To jest to samo. To jest kurwa to samo. Już mi zabrali. A, rzeczywiście, to jest addon. Kwestia jest taka, bo to rzeczywiście jest inny samochód niż to, co jest, to nie jest to samo, co możesz kupić w kasynie. To najlepiej byłoby kupić to Turismo. Ale gdyby się udało na przykład mi zdać teraz Helkę, czysto teoretycznie. No nie kupiłeś tego poprzednio? No nie kupiłem, nic nie kupiłem. No tamto to było testowa jazda. A, kurwa. Pokaż, jak to może w ogóle ładnie wyglądać. Kurwa. Nawet nie ma kurwa jakichś pomimo wyboru. To jest najlepsza fura na ten moment na serwerze. Kupuję to i chuj. Jeszcze full tune trzeba tylko zrobić. 180. Co mówisz? No, to bestiu na 180, no to... Byś teraz powiedzmy... no załóżmy, nie wiem, taką ściankę betonową tu postawił, nie? A ty kurwa spier... Jezus Maria, boję się szczurów! Ale ja się boję szczurów. Go wycho... ten... Kurwa tu postawił, nie? A ty kurwa spier... A ty kurwa spier... Chłop ma z trzy dychy, się boi szczurów w gierce. On jest pojebany. Czesio ma 26 lat? Rajkę też czarną? Niemożliwe. No. Kurwa, dobrze to wygląda. 234 tysiące. Ale jak to zapierdala! No to dobrze klej, bo jak się rozpędzisz, to człowieku. Może oni następne na kurwa paręnaście wigero nie mogli złapać. No do wyczucia furka chujowo hamuje lekko. A daj przypierdol po maksa. Ta. Czekaj, co za zdjęcie wysłałem? Ty wysłałeś dupeczką zdjęcie po stronę. Kurwa, zjebie. Kurwa. Ja... Pozdro Sky Pelikon z dupeczką, o chujeje. Nie ta fota. Sorry, Nelson. Teraz... Pozdro, Nelson. Dawaj, normalnie się podłącz do tego. Gdzieś on? Stawiam kurwa 5 dych tysięcy tutaj, że kurwa pojadą drugim wjazdem i tylko konia będziemy walić. Stop! Kurwa. Dzień dobry. Brama tutaj. Brama ślubna. Co łaska? To łaska. O, idzie panna młoda, co łaska, brawo. Co łaska? Oczywiście, wódeczkę, panowie. Kurwa. Dobra, to stówkę wlikiem. Proszę bardzo, wódeczka jest. Nie ma problemu. Dobra, no przyjemnie. No, no bramy się tutaj wódeczkę, tak? No, jak my jesteśmy dziećmi. A jakieś pieniążki na chipsy, coś tam? Panie, nie mam przy sobie. Dobrze. No to wszystko pierdala, nie mów tak! Blisko. Nie no, żartuję. Ja jesteś takim wieśniakiem. Cygaro. Macie o, no, cygaro no ja wezmę. O, cygaro. Kubańskie. Tak, cygaro. O, pan policjant, dzień dobry. Cześć. Ja już nie poszukiwany. Właśnie widzę. Jedź, nalajcie. Zobacz, ja z policją dobrze żyję. Ciekawe co będę za atrakcję, ja muszę zobaczyć ciekawości. Wsiadamy tam. Gdzie? No lewo. To my lecimy z nimi! Lecimy kurwa z nimi! Dawaj, pierwszy będzie. Musimy wsiąść i się skitrać na tył. Tak.
Nie, nie, do tyłu gdzieś, do tyłu od razu siadam. Przesiądź się, przesiądź się. No to co? To ja. Co robimy? To ja. Policjan musi kierować bąki. Żartowałem. Wyjęła z tyłu, kurwa. Weź kurwa bąki za ci puszczać w samolocie. Z kurwy syny tego nie zapomną. Wysiadaj stąd potopiany. Dobry. Co, jest twój? Jaki twój? Kogo mi, do kogo nie mówię, żeby wysiadać? To ci uspokój się, czekamy na pilota. A dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze! Jest dobrze, jest dobrze! Tylko jest chyba kwestia, żeby jak oni nas gdzieś wywiozą w pizdu, to my nie wrócimy! Jeszcze nie. Wejściem na pokład, nie? Jaki spadochrony! A kiedy właśnie spadochrony zakładamy? Wiesz, no ja służę w policji, by tam helikopterem jest podatkowy, to wiesz. To co, zrobić test? My jeszcze niezbyt. Nie no, lecimy, nie? Lecimy. To się skończy! Zakładamy czy nie? Od razu. Dobra, dobra. Pod ochroną od razu miejcie. Wow. Git. Myślałem, że spadochrony na helki, nie? O, jeszcze jakieś spadochrony? Co, jeszcze jakieś spadochrony? No i... Ajajaj, witam. Unlucky. Tak. A państwo nie mają spadochronów, nie? No to my skoczymy i oni wrócą po ciebie. Ta, panie policjancie, wrócisz po nich, nie? No to pojęcie, pojęcie. A, wrócę. Mak, to jest spadochron jeden? Nie, skaczesz bez spadochronu. Cholera, jasna. To. Bo nie zapomniałem wziąć akurat. Dobra, tam. Na szczupaka skaczcie jak coś, nie? Na główkę. Na szczupaka. Do wody na szczupaka. Co? Legało to. O, ty, coś to z was skrzypiało. O kur... Myslik, ty na pewno masz licencję? Ty, żeby zaraz jakiś zielony nie powiedział, że ma pompę tutaj, kurwa, i gdzie... O nie! O kurwa, co to? Myslik, nie rób se jaj! Nie rób se jaj! Nie! O, no i tyle. Nie. No to co? Ork? Aha. Jak to... No jak, kurwa, niech to przestanie lecieć! No kurwa! No ktoś to podgłasi, Amino! O, cholera. Panie władzo... Co je? Ma pan ten? Spadochron jeszcze? Nie mam już. Mam jeden na sobie. Czekaj, coś kurwa, zaraz buknie. Cholera, jasna. Ja to naprawię, ja to naprawię! No to leź na to. Ja to naprawię, chodź. A bo oni wyskoczyli. Tak. On to zamknął, masz wytrych? Właśnie nie mam. Ale mam wódeczkę i właśnie sobie ją przyjebię. Nie, jest, mam! Pakuj się, pakuj się! Tylko silnik zgasił! To tak kurwa pisz... Czekaj, bo właśnie się chyba najebałem wódką, o kurwa... Chodź! Jest chłop na dachu, chyba już skończył hakować, będzie schodził na dół. Dobra, to wbijać do ciebie? Możesz wbijać do góry, wbijam do góry. My już podjeżdżamy. Dajcie. Ciekawe, czy po wódce bierze jak ojciec? Nie, czekaj, jeszcze nie schodzi, chyba drugiego haka robi, a wszystko lepą gada. Lezji się podjechał żółte. Ja tu jestem pod budową, dawaj tu na... Ej, poli! Czekaj tam, no. Mam, strzelam się. Dawaj. Tu za nami już jest. Budowa jubiler. Wybiegał. Podejdź. Bierzesz udział? Aha! Tak, jadę. Biorę kamerę, to ja też z tobą jadę. Co? W
Wybieg na dół. Leży jeden. Dobra, widzę. O kurwa. Tak się kryje, Weźmy, weźmy od razu stąd od razu, Patek. Ja nie mają czerwoną breble, czy nie? Tam ci mówiłem, wentylator. Ten wentylator duży. Ej, oni mają czerwoną breble, czy nie? Gdzieś na końcu, czy blisko jest przy wejściu? Wychylił. Chyba, wiem. Andrzejek. Gdzie jest Piotrek? Co? No ja... Ja już jestem po szpitalu, ja już tam nie wracam do was. Mam zestaw jubiler. Elegancko. Dobra, dawajcie, ja schodzę z tego, idziemy na jubiler. To ja ogarnię zakładaków szybko. Słuchajcie, biorę tego chłopa na dół, niech ktoś jedzie z nim na ten szpital, niech anuluje zlecenie na jubilera. Są dwie roksanki. Teraz sobie... No tam mam dwie roksanki. Tylko siedźcie teraz w nich. Mogę pojechać tą szarą furą? Mogę tym uciec? O właśnie kurwa, mówiłem kurwa. Dobra, uciekam Roxanką. No Berun, to jest Berun, to spierdalaj stąd! No ale Andrzejek... No spierdalaj, no to... Ach, no to niech tu przyjedzie. No dobra, no to zobacz na Andrzejka, to będzie najwyżej na dojazd, elo. Siadaj się, sprawdź, Roxanka ma paliwo. Dałem. Zbijaj. Nie możesz, klama, musisz mieć młotek, beku. Samo kopyto ci nic nie da. Nie, to furmana fatka, to bez lipy. Da się jakoś to kurwa? Nie da się. Iż. Cyk, pyk, kurwa! Cyk. Fajnie to wygląda, Denis. Wiem. Ale poczuty, wiem. Na siłowni byłem sobie pewniejszy siebie. Ja też byłem. Ej, uderzyli we mnie. Ej, zobacz, co mi robią. Przez pomyłkę strzeliłem. Ja nie jestem poczuty, jestem normalny. No ja nie wiem, kiedy ostatni napad robiłem, kurwa. Ale bym sobie pospierdalał z napadu. Ostatni napad nie wiem, kiedy był, no ale chuj. 8, 10, 14, 16, 20. Wszystko już ojebane z gablot. Dobra, to uciekajcie, bo oni już nawet chyba nie chcą tutaj przyjeżdżać. Ja już wjeżdżają, bo gadali ze mną. Jak to jakieś rzutki biegają? Jakieś normiki. No przecież jak tu globus... Rzutki, że to te landrynki, czy... No tekaś... Czekaj, ja patrzę, kto tu biega po prostu. Tu jakieś rzutki biegają, stary ten. Ja sobie tak biegam. O! Normalnie! Gość się nie rusza i mi... Co jest, Andrzej? Mnie psy łapią jak coś. A to... Bo się zakładnik rozjebał. A nie możesz przyjechać, możesz jakbyś wrócił na nie napad mogę, tu do nas? Nie mogę, nie dam rady. No to chuj, Andrzej, to PDW. No, PDW. To jest ten rzut, ej, strzelają! Jesteśmy wzięci. Dwie minuty mamy w środku, żeby być. O kurwa. Do środka, dawajcie środka, do środka. O kurwa, ale się chujowo czu... A trzy minuty się zamknie. I chuj, to się zamkniemy w środku. Pośmiejemy się. Elo, elo, elo. Ej, śmiecie. Tak strzela, kurwa, napalony. No strzelaj, chodź, strzelaj. Strzelaj, no strzel. Dojeżdżamy tego jednego gościa? Ta on jest sam, to on jest tu sam! On jest sam? Nie ma na dachu, jeden na dachu chyba jest. On jest ta kura po środku. Biega w kółko. Do prawej jak wjeżdżasz tak od głównej strony jubilata. Biegnie do wyjścia. Zaraz ten. Ty, mam plan. Tylko to będzie ryzykowne. Gdzie jest ten? Gdzie ten jest, to co mam napierdalać się z nimi dalej? Tak, jeden jest na budowie. Ej, Patek, podejdziesz do mnie? Na budowę? Czekaj, bo ja roll joint, To ty podjeżdżasz traksem? Tak, to ja traktuję. Krieger jest od nich? Weź, zgarnij mnie do tego. Krieger od nich. Dawaj, spierd do przodu. No i dzida stąd na razie. I my jedziemy tylko zrzucić to. Policja tu będzie walczyć. Stary, ja nie rozumiem, jak my się wpierdalamy, to strzelają nam po plecach. Ale jak te kurwy nam się wpierdalają... To jest wszystko gicio i oni czekają, aż się strzelina zakończy. Jeden jest na jedzie coś za nami, ale nie wiem, czy nie idzie po prostu na szpital, wiesz?
lubię ty. Ty, to leci wróciło. Ja już nie wiem, z kim mam się dudnić, nie? Pa, przejechał go, uważaj. Kurwa, nisko. Co to się, kurwa, dzieje? No tu się sraka dzieje, kurwa. Stary, tu spadliniarze wracają, rozjeżdżają policję, policja się wpierdala sama w siebie, oni nakurwiają do wszystkiego, co się rusza. Kurwa, tej szyby się nie da wybić. Jeżeli ktoś podbierze, to może uciek. To ja cię mogę zgarnąć jakoś. Spróbować przynajmniej. Zobacz, czy na wieży są psy, bo ja nie wiem, czy kurwa nie zraszować. Nie widzę. Pod wieżą ktoś się strzela? My strzelamy do podwieży pod chłopa. Czekaj, ja se spalę bacika. No to schowaj się tu między filarami. Zawijamy? Ja jestem na szpitalu. My jesteśmy szpital. Ale nie, oni są na samej górze, na samym dachu. Wieżą. Co kurwa zawijacie? Jest gówno, kompletne. Dauta. Srakulec. Masz mepki trochę? Mam tylko tej białej, to się poczujesz po niej lepiej, tak. Mepka na zdrowie, tak zwana. A jointa? Nie, spaliłem oba. Okej. Okay. Kwestia jest taka, że możemy zamotać kurwa ludzi na konwój, odbiją was z konwoju, no bo innej opcji nie ma. Ja raczej stąd nie wyjdę, nie? Tak, no nie wyjdziesz stąd. Co się dzieje? Już tłumaczę. Chcieliśmy po prostu zrobić jubilata. Bo dawno, kurwa, nie robiłem napady i uznałem, że chcę se zrobić i chuj. Ktoś siedzi w turizmo, nie odholuje. I... Dobra. My mamy ekipę już ogarniętą, wiesz? I sytuacja jest następująca, że... Najebaliśmy chłopów, oni se wrócili od razu, revenge killa zajebali. I policja waliła konia, patrzyła, co się dzieje, kurwa, no i zapierdalali, my zaczęliśmy się z nimi nakurwiać i nagle policja uznała, że będzie do nas nakurwiać. A zazwyczaj to było tak, że oni napierdalali do tych, co przejmują napad, nie? No ale... Czyli już jest czwórka od 27 ogarnięta. Tak, jest. Dobra, zostańcie na czujce, my sobie dotankujemy. Ja myślę, Denis, że dobrą opcją byłoby ustawić się tu na zjeździe już, stary. A, ale wiesz, jak to będzie, że jeżdżą zawsze tędy tą samą trasą i pojadą inną, nie chuj. Oho. Dawaj. Siema, poddaj się. Tak będzie wygodniej. Leży. Jeszcze jeden pewnie. I odjeżdżam. Globus, tam kierowca leży. Dixona mamy. Dobra. My pozebraliśmy. Dixona, spierdalamy. Leży frajer. Jestem. Dobra. Elo. Czekaj go. Szybko. Już. Nie mogę. Globus, zasłaniaj! Szybko. Czekaj, za róg biegnę. Potrzebuję pomocy na stacji. Oni już tu mają ekipę całą. Ale my mamy Dixona. To weźcie, a goni was policja? Tak. No to jest kakulec. O, dzień dobry. Minus policjantę. Dobra, my jesteśmy, jedziemy Dixona na bazę. Free mamy, no. Na około. A to jest... Czy kto tu leży? Ja jestem jeszcze poszukiwany, jak mnie policja weźmie, to jest chuj. Porywa mnie! Nie se porywam, kurwa. Pierdaję, bo się tubę wyjebie. Rudy! Wykurwiaj, mówię. Halo, Jafry. Dawaj, Patrz, o to zjeździł. Weźcie naszych i zjeżdżamy stąd. Na śmieci nas za szpital. Siema. Chodźcie, jedziemy. Tak,
Niesamowite jest to, że oni nagle sześciu. Ale stary, jak ich tu nigdzie... Kto by się tu spodziewał? Ich nigdzie nie było. A, no dobra. Czaisz? Ale dobra, dobra, spokojnie, chłopaki. Znaczy... Nasi wiedzą, gdzie teoretycznie się wyjebaliśmy, może po nas przyjadą. Bli sekundę. Wezwij medyków. Kto, Globus, ty nie siedziałeś, ty siedziałeś już, wezwij medyków. Nic się nie stało, tylko kundle przyjechały. Wracaj do fury, pojedziemy. No, to wypierdalaj. Co? Który mówił wypierdalaj? Globus, ten co leży po lewo, my byśmy mieli z Glenisem. No to go zostawiamy. No i super. Czemu? To nie ja mówiłem, ja powiedziałem, teraz jeszcze do śmietnika wrzucę, jakbyś słyszałam, co mówił. Ogarnij się, bo cię znowu kwasem obleję. Dobra, zamknij. Weź mnie na szpital. He, lamo. Jebać ci, kurwa, starego. Będzie mojego starego? A, czekaj. Poczekaj. No jedź na ten szpital! Do śmietnika umrzeć. Ale co do twojego starego chaty, jak wrzucasz do... To jest dość ci, bo on nie ma. A jak się nastawiacie na napierdalankę ze spadniarzami? Kurwa. Dobra, się przebieram, znaczy w kifa znowu. Ja tam dobrze znam tego Brena, stary, wiesz? Do tego Piotrek, że wrócił na juwelera po naszym wjeździe. Świetnie. A to bandziur. A to jest ten śmieć, co biegał przy tych schodach. No tak, tak. No. Już zjumany. I co, lamusie? Nie, no nie tak jak oni mnie zjumali, spokojnie. A co sobie mogę to powiedzieć na streamie? Masz jelon. Raz była sytuacja, że Fatek miał streama, nie? I wiecie, i oni siedzieli na ziole. No generalnie nudy w chuj, nic się nie dzieje. Ja też mówię. Z kim wy się dudnicie? Na jakim to radiu? A. 5-2. Ale z kim się dudnicie? I dobra, póki on tam odgrywa. No i wiecie, Fatek siedział, walił konia, no to mówi, asę po snajpie, przyjadę i będę ich trollował, nie? Że są wjazdy. I pamiętacie tą sytuację, że dwóch najebałem wtedy? Że przyjechałem i dwóch najebałem i pokazywałem to na streamie, to w momencie jak najebałem tych dwóch, jeden ze spadniarzy do mnie zadzwonił, czemu strzelam do jego ekipy. Nie mieli psiego prawa, kurwa, wiedzieć tego, że kurwa ich najebałem, rozumiecie? To chce jechać jedna osoba na konwój odbijać. A to już ten konwój rusza? Tak, chodź Piotrek, jest mi slot. No to dawaj, jedziemy. Oni się już strzelają, jak chcesz, nie? Szczerze, to z policją będzie ciężko, ale jak jest... Weź ten... kurwa, jelon zadzwoń, gdzie oni się strzelają już. Słychać bomby gdzieś przed nami, a nie, to są... Przed nami jadą. Po schodkach wejdziemy i zajebiemy go. Tu chcesz, tak, po schodkach? Tak, on tu jest nad nami. Biegniemy jelon, go zajebać. Nie wiem gdzie. Tego na to. Prowadź. Czekaj, ja tu stanę na ten, na prawy. Nie wychylaj. Ej, może mi plecy... Czekaj, ja biegnę tędy, obiegówkę. A to tu już. Jeden obity, fuj. Leży jeden. Zbieg na dół. A wiem, jeden na górze leży. Ja pierdolę. Tam musimy wejść do środka, oni tam wszyscy są. Musimy podejść, no innej opcji nie ma. Autem czy biegniemy? Chociaż z buta możemy przebiec przez ten mościk tutaj nad nimi. Dawaj chuj. Nie tak. Stój, nie tędy! Ej, słyszę. Tędy, za mną, tu! A nie ma nikogo nad nami? Nie wiem, pewnie jest. Bo słyszę kroki, on chyba pod auto podszedł. Pod nami są, jesteś jakiś... Góra! Mówię, nad nami jest. Biegnę do góry. Biegaj... Dzisiaj ewidentnie nie jest mój dzień do strzelania, ewidentnie. Ewidentnie to nie jest mój dzień do strzelania się dzisiaj. Ale spokojnie, nadrobimy. Jutro będę w formie. Zostawiam ci go tutaj. Dobra, nie, zostawię go ty, bo nie, Basia nie chce pomagać. Nie no, pomoże. Pomoże, Basiunia. Pomaga. Co tym razem poszło? Ucieka. Dobra, rączki. Rączki? No daj rączki. Ucieka? Przewrócił jakiś gość. Niezmiennie. Musicie podejść, bo mi jakiś gość przewrócił. Stój, bo tajzer. Stary, no stój.
Dociskam, zakładam lewa prawa. Wyrwał się. O cholera. Ale gnój, ale gnój, w chuj, gnój, w chuj. No niestety. Co tu się dzieje? Ja. A na Erwina wam tasery nie działają, czy co? Przeszkadzanie w chuj. A to wiecie. Nie, to kurwa jest tak bez sensu. No, bez kitu. Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. Ta, zaraz wysiądę, zaraz wysiądę. Nie, to jest taka kaka. Przecież kurwa już opon nie mam. Stój, kurwa, bez opon. Stary, już nie ma co uciekać. Dobra, zamykamy auto i nie wychodzimy. To nie jest nasz. O nie. Uważaj, Hugo, bo oni się rozstrzelają! Ej, jest ten, Severo ode mnie. Pa, na tyłu leci dobrze. Ja, leci tyłem. Czekaj, ja się przesiądę, otwórz mi te. Okej. Obracaj to już. Zamknięta fura jest! Otworzyłem już. Otworzyłem to, kurwa. Jest, wysiadam. Dawaj. Bierz to. Kurwa! Tam. Hopsa! Pierdalaj, to by się pomyliło, kurwa, i w Rocket League'a napierdala. To rozjebana dzipka, nie? Teraz dwóch. Zwoń do kogoś. Denis tam chyba był, Hugo. Halo, Denis. Tak, dół baza, twoja baza. To jedziemy teraz w stronę Invadera. Jadę zapierdalam. 10-2, on jest tam zatrzymany. Nie, no nie jest on zatrzymany, jest normalny. Na rady, ja nie mam opon. Co tu się kurwa dzieje? Invader. Czemu oni mogą po prostu chwilę cię pogonić? Do czego? Do swojego tego serwera. A, dobra. Ale gdzie, teraz? A zaraz będzie. Jedzie twoje, patrz. Nie, no! Gdzie on jest? Dawaj, kurwa, tu. Kurwa. Wypierdalaj tą rudą szmatą stąd. Dawaj, wsiadaj. Okej, no. Dobra. Już czuję, co będzie, potonie. Chuju to mam, kurwa, się zachowuję jak zwierzęta pierdolone. Zjeby jebane. Nie, jeśli na kurwa, kurwa nie jest dobrym pomysłem stać pod bazę. Nic nie będzie, co kurwa. Takie, ja nie wiem, to jest już taka sraka. Tak, to się kurwa nie da normalnie, kurwa, żyć. Dawaj. Czekaj, zaraz cię odkuję. Podjedź pod bazę, rozkujesz Piotrka szybko. No. Nie, ja już czuję, że ten, jak tam był Jakub, to jest dla mnie pewnie. Nie byłem, ale fury nie było żadnej. O, jedzie kondy. Nie mam wytrycha, czekaj, idę po wytrych. A, bo jestem zakuty. Weź mi to, otwórz. Pozdrawiam cię, Piotryciu. Nie poddawaj cię. Mnie zawsze zastanawia, czemu oni zamiast, wiesz, pojechać i rozpierdalać opony, to oni ci wpierdalają jak pojeby w ścianę od razu. No tak, no kurwa, no to już jest klasyczne. No co to było, matne. No, trzeba tym samym się odwdzięczyć, bo kurwa się nie da, bo nie zrozumieją, no jak to jest. Jakby ale ja czuję, na dachu, to byłyby ja. Ja czuję, kurwa, jak to się skończy, będzie tylko jednostronne mocno. Ja wyjebią ostro w taban teraz. A ten chłop tu dalej jest! No jestem, se gramy w billard, kurwa. No bo, a ty no możesz panie, grać? No mogę. Ja pierdolę! Pan normalnie zatykam, kurwa, Saigonem. A, on opowiadał o tym, o praniu nowym, proszę pana, że common coiny trzeba mieć. No tak, tak. Ktoś mówił o tym. Mamy coś takiego? Masz. Nie, bo to trzeba tego trackera robić nowego. Twój czarny wbijem, wygrałeś Saigon. A to jak się go robi? Zaraz ci wszystko tam, Denis ci przetoczy. O Denis wie konkretnie. Ja wiem tylko, że jest jakiś nowy stół i nowe zlecenia są. No to trzeba zacząć to robić, no bo kurwa przecież
4 godziny 120 tysięcy prać? Dobra, bo to już musimy zakończyć moją pogawędkę, kolego. Dobra, koniec grania. Się. Kurwa. No, pograliśmy, to spierdalaj. Daj kija odstawić, bo kurwa kija mam dobiorę. Weź z tego. Denis, masz amunicję kopsnąć? Nie mam nic, totalnie. Będziesz musiał przekazać koleżkom. To będziemy zmuszeni odwiedzić La Funte. Mhm. No w sumie można się jeszcze postrzelać. My przejmiemy po prostu La Funte. Będziesz musiał nam ją oddać. Mhm. Nie wiem, czy dacie radę. Damy. Będziemy tam codziennie, aż do skutku. Pracuję. I La Funte finalnie będzie nasza, wraz z szafkami, ze wszystkim, nie? Kurwa, tam nic nie ma szafka. Teraz będziemy mieli wojnę. Oficjalnie, podobno, kurwinko. Tylko, kurwa, po rzeczy do zrobienia. My jubilata chcieliśmy zrobić i zbieraliśmy się i Dixon powiedział, że jest zajęty. No to przyjechaliśmy, przejęliśmy. No i już nawet nie musieliśmy brać rzeczy z bazy. Przecież nie robiliśmy wjazdu tylko po to, żeby ci wpierdolić i ci ojebać, bo to przesada. O nie. Proszę. Czy ja słyszę pumę? Aha. Nie, tylko nie to. Ty debilu jebany! Co? Gdzie stało? Przecież pobiegła. Kurwa mać, no! Tak jest, pumy nie ma. Nie, spokojnie, ona tu jest. Kurwa. Kurwa, gdzieś uciekła. No kurwa mać, no! Zajebiście. Jest! No jak ona ucieka! Boi się mnie. Puma, chodź. No kurwa! Znaczy, nie wiem co się dzieje, no wejmę. Ona chyba na klakson reaguje. Puma. Simon, Simkę oddasz, ten tygnę. Jest, zostaw, pa. Denis! Idź do tej, ujdź z tej strony, bo cię zajebie. Nie widzę. No kurwa, ona uciek! Dobra, pierdolę cię, schodzisz kurwo jebana na piechotę z Monchile zakuty, pierdolę cię. Dobra, wiesz co, przemyślałem to, nie chcę się zamoczyć, a zjedzą cię sarny. Albo mam pomysł, zagramy w grę. No dajesz. Stoisz, czekaj, ja cię ustawię tak, żeby stał na... przed... Dobra, jest idealnie. Okej. I teraz sytuacja jest taka, jedzie auto, musisz iść do przodu cały czas. Jak przejdziesz do drugą stronę ulicy, to cię puszczamy i tyle, a jak cię jebnie auto, to giniesz. Grill? No dobra. Dawaj, idź. Daj amunicję. Proszę. Ty, no to niemożliwe jest. Dziewni, kurwa. Ej, nie trafiasz? Nie, no wygrałem życie, proszę. Daj mi kopyto. Masz. Przytrzymaj mi go. Grałem życie, no po... Ej, no dobra! Ej! Ten worek pierdolony! Nie ruszaj się, czy zastrzelę. Czuj. Okej. Tak jest. No trzymaj go. Oj, dobra, ty, nie mam już amunicji. Wygrałem życie, no puść mnie. Nie mam już amunicji, masz jeszcze? Mam. Daj. Poczekaj, niech... 14 lat mam. Puść go. Puść, proszę. No daj, przynajmniej mu wyjebał tapa, tylko ten worek się gliczuje. Trzymać go? Poczekaj, nie ruszaj się. No mówiłem, dobrze jest ten worek pierdolony. Ale masz jeszcze na koncie? Ciii.
Damy sobie wodę. No dawaj, i napiszemy why so clean pussy. Siadaj, spierdolamy.